A teraz czekam na wasze pomysły. Grupa się nazywa Same Cukiereczki. Jesteście tacy słodcy, że zozole, czyli kwaśne zozole zaczynają. Słuchamy. Jestem Bartek i chciałem wam powiedzieć... A właśnie, jestem Bartek. Bartek, Burski. Tak. I chciałem powiedzieć, że na przykład możemy dla małego dziecka zrobić grzechotkę. Bartek, trzymaj tak mikrofon. Okej. Weź sobie ten, dobrze? A tutaj pani wykładowcy dama. No to chciałem tutaj przedstawić grzechotkę dla małego dziecka. Która jest ta grzechotka? Ja może będę... O, tu zobaczcie, jaka ładna grzechotka. I jak... Co należy zrobić? Można jakąś taśmą ozdobić albo coś takiego. Mhm. No i jeszcze na przykład taką miskę zrobić ładną. Miseczka, tak. Z jakiejś, bierzemy taką puszkę po fajbie, później to jakoś tam od środka trzeba to trochę tak jakby wyczyścić. I mamy miskę dla psa chociażby, tak? Co jeszcze? Przedstaw nam się, Mateusz. Jestem Mateusz Pilarczyk. Z puszek poza grzechotką, miską można zrobić też lampę. Lampa, zobaczcie, jaka śliczna. Doniczkę dla kwiatów. Doniczka. Można też wykorzystać puszkę do wzmocnienia różnych sygnałów, na przykład Wi-Fi. Zobaczcie, można wzmocnić sygnały tego. Nie wiedziałam, mamy tutaj konstruktora. I jeszcze do zrobienia zabawek. Tak, typu zobaczcie, jaki świetny ludzik. A ja mam na imię Grześ i można też zastosować kubek na przykład w kuchni, na przykład do stworzenia kubka na napój jakiś. Tak, urodzony. Oczywiście. Albo jako salaterka. Zobaczcie, jaka świetna salaterka. Jak mamie zrobicie na dzień mamy taką świetną salaterkę. Jako można to użyć jako śmietniczek, jeżeli nie chcemy cały czas ponosić pokrywy, na przykład robimy coś w kuchni. Dokładnie, czyli taki pojemniczek na śmieci. Można też użyć jako uczniowie też mogą używać do jako pojemnik na ołówki, długopisy. Brawo. Można też z tego stworzyć na przykład dla dzieci zabawkę do robienia ciasta albo jako kręgle. Foremka na babeczki. Pojemnik na zozole, zobaczcie, zozole zrobiły pojemnik na zozole. Oraz można użyć jako skakankę oraz jeżeli jak dzieci bawią na przykład w robienie jakiejś bazy, to na przykład jako do komunikowania się, że przez linię tak się bawią. Tak, brawo, brawo. Ta forma... Tak, trzymaj. I wiele innych można też, jako świecznik i właśnie jako wiele przydatnych rzeczy można z to stworzyć i nie muszą być to koniecznie te, co my wymieniliśmy, lecz każdy może wpaść na swój indywidualny pomysł i zrobić coś oryginalnego, nowego, co się będzie innym podobać. Pięknie. Brawo dla Zozoli, moi wielkie drodzy. Brawo dla Zozoli. Świetne pomysły. Brawo. Dobrze, mamy grupę numer 2. Grupa to jakie cukiereczki? Fistaszki. Fistaszki. No to słuchamy fistaszki. My z puszek robimy sukienkę. Tutaj. Też ramkę na zdjęcia. Czyli zobaczcie, tutaj mamy sukienka, zbroja, ramka na zdjęcia. Możemy jeszcze zrobić portmonetkę. Na przykład taką, że włoży się kasę i będzie się miało. No proszę. Albo skarbonkę, jak nie portmonetkę, tak? Co jeszcze? Taboret. No można go czymś przyozdobić. Z jednej puszki, czy musi być dużo puszek? Z jednej. Jedna duża puszka, tak? Co jeszcze? Jeszcze można zrobić bębenek. Tak. I wazon. I wazon można tam puszkę owinąć krepą. Tak. Co jeszcze? Jeszcze można zrobić grzechotki. Tak jak coś, włoży się po prostu kaszę do środka i jak się trzęsie, to będzie brzmiało. Tak. Co jeszcze? Taki oryginalny pojemnik na ołówki. No świetny, od razu wykorzystanie, zobaczcie, i zademonstrowanie. Czyli niektórzy wiedzieli, co dzisiaj wziąć do picia, tak? Co jeszcze? Można równie dobrze zrobić pierścionek. Można wczepić koralik, jeszcze kapselek jakiś. Tak. Też można zrobić pudełko na płyty z takiej dużej puszki. No też fajnie, oczywiście. Co jeszcze? Płyty też. Płytę z puszki? I co jeszcze?
A no, tu mamy jakąś instrukcję. Co to jest za instrukcja? Ja będę prezentować to jest ale do... Ale mikrofon. To jest do laczków z puszki. Laczki z puszki. Zobaczcie, można zrobić laczki z puszki i nawet tutaj grupa przygotowała instrukcję, jak zrobić laczki. No powiedz szybciutko. A więc tak, wykonanie. Na punkt pierwszy wyciąć dół puszki. Tutaj tak, to są nożyczki i się nożyczkami to... Dobrze. Lub czymś innym. Jeszcze przypiłować ostre krawędzie. Czyli zwracamy uwagę na bezpieczeństwo, tak? Tak. Punkt trzeci, przyszyć szywaczem kawałek skóry od dołu puszki. Czyli tutaj ten kawałek skóry, żeby był taki laczek, a mocniejszy powinien być. Tutaj mamy wypchać od środka miękkim materiałem i przyszyć go szywaczem, czyli... tutaj też jest szywacz, tak samo jak tutaj. Tutaj jest ten miękki materiał, tylko że trzeba tak, żeby po prostu nie było zimno. Nie? Czyli też możemy wykorzystać materiał inny, tak? I mamy fajne laczki. Czyli zobaczcie, co mamie przygotujecie. Albo do ogrodu takie fajne na wyjście, tak? Coś jeszcze tutaj nam koleżanka chciała podpowiedzieć. Nie widzę imienia. Zaraz Karolina, tak? Pani Karolina jeszcze ma jeden pomysł. Jeszcze można zrobić świecznik. Oczywiście, zobaczcie jaki fajny świecznik i... Odsuńcie się, bo pan was... Dobra. I foremki do babeczek właśnie. I foremki do babeczek. Czy jeszcze coś? A to już następna grupa. A jeszcze, to jest cały czas ta sama grupa. Pomysł. Zobaczcie, kolejne pomysły. Fistaszki, tak? Wera, co Wera nam może zaproponować z puszek? Naszym pierwszym pomysłem był kosz zrobiony z puszek. I to, ten kosz do grania w koszykówkę? Tak. Świetnie, zobaczcie jaki ekstra pomysł. I tablice i słup są zrobione właśnie z różnych puszek. Tak. To są nazwy. A siatka jest zrobiona z tych... Z tych otwieraczy, tak? Ja to tak nazwę. A nasze następne pomysły to dom z puszek. A taki dla lalek pewnie, co? Nie, taki prawdziwy. Taki, żeby mieszkać w nim? No inaczej, no, okna są ze szkła i drzwi, ale reszta z puszek. Ale wiecie, taki na działkę, świetny byłby dom, nie? Oraz krzesło z puszek. I krzesło z puszek, zobaczcie, jakie funkcjonalne pomysły. Brawo dla fistaszków. Wszyscy biją brawo fistaszkom. Brawo. Kolejna grupa. Słuchajcie, jesteśmy z krówkami. I trzymaj prosto. Zadajcie sobie pytanie, co tutaj widzicie? No właśnie. Zuza. Puść. Bo my widzimy dla nich różne zastosowanie. Typu na przykład doniczka. Przecież można odciąć denko, wsypać ziemię i jest piękny kwiatek. Można z tego zrobić jeszcze jakąś małą miseczkę na drobiazgi albo pudełko na chusteczki. Trzymaj. Można też z tego zrobić kubeł na kredki albo stojak na telefon. Albo co? Stojak na telefon. Tak, zobaczcie jaki ładny stojak na telefon. Z puszek można też wykonać różne biżuterię jakieś... Nie, tak trzymaj, trzymaj. Można też wykonać różne jakąś biżuterię, na przykład czemu to jest włączone. Na przykład kolczyki czy naszyjniki. Tak, co jeszcze możemy zrobić z puszek? W prosty sposób możemy wykonać kubki. Kubki, zobaczcie jakie ładne kubki. Co jeszcze? Tutaj niektórzy u nas wpadli pomysł na zrobienie zjeżdżalni albo lampy. Zjeżdżalnia z puszek, moi drodzy, i piękna lampa, brawo. Co jeszcze? Można też zrobić foremki na babeczki. Foremki na babeczki mamy, tak? Do ciasta. Co jeszcze? I do ciasta foremki. I co jeszcze? Tu mamy co? Zobaczcie jakie coś ładnego, tego jeszcze nie było. Naszym zdaniem... Każdy człowiek na ziemi pije herbatę, kawę lub jakiś inny napój. Oczywiście zimą lubimy pić ciepłe napoje, a żeby one nie wystygły, przydaje się właśnie termos, który może być wyprodukowany z puszek. Brawo, możemy termos też mieć. Różnego rodzaju zabawki. Tak, i tu jest fajny samochodzik.
Jest także lornetka. I lornetka, zobaczcie, z puszki można zrobić lornetkę. I co jeszcze? Osób wcześniej jeszcze spojrzało, kręgle można stworzyć albo torebkę. Tak. Można też stworzyć różne instrumenty muzyczne. Tutaj mamy przykłady, na przykład bęben albo grzechotka dla dzieci. Świetnie. Można również wykonać na przykład kręgle bądź skrzynkę na listy. Skrzynka na listy. Gdzie jest ta skrzynka na listy? Można jeszcze zrobić wiaderko albo świecznik. Tak. Można też zrobić aparat na zęby. Aparat też? No proszę, ja nawet widzę teleskop, moi drodzy, że można z puszki zrobić. Można jeszcze, jest pełno zastosowań. My na przykład akurat znaleźliśmy jeszcze świecznik i dzwonki. I przeczytaj. Mamy jeszcze jeden pomysł. Ten pomysł wymaga najwięcej czasu, najwięcej energii i najwięcej zapału. Planujemy otworzyć pierwsze w Polsce, najprawdopodobniej pierwsze na świecie, Muzeum Metalowych Puszek. Brawo za pomysł. Dziękujemy za uwagę. Miejmy nadzieję, że się podobało. Zapraszamy do muzeum. Brawo dla krówek i na pewno będziemy zwiedzać muzeum. Zapraszam grupę kolejną. Dobra. No to tak, oto nasze sposoby na puszkę. My wymyśliliśmy, że można zrobić na przykład kręgle z puszek wypełnionych jakimś lekkim piaskiem na przykład, pojemnik na przybory albo ze zgniecionych puszek można zrobić frisbee. Tak prosto, poziomo. Z puszek można także zrobić doniczkę, scyzoryk albo wazon. Scyzoryk, no pokażcie. Aha, no tak. No proszę, nawet pomysł na scyzoryk, brawo. Co jeszcze? Można zrobić skarbonkę. Skarbonkę, pięknie. Bramkę piłkarską. I tak. Lornetkę. I lornetkę. I co jeszcze? Wykonać tak, że można z puszki talerze, dywan lub talerzyki i szklanki. I dywan, zobaczcie, nawet z puszki dywan można zrobić. Kto na ochotnika będzie chodził po tym dywanie? Można wykonać też łańcuch z tych zawleczek. Tak, fajny łańcuch, czyli taki łańcuszek na szyję czy łańcuch dla psa? To i to. I to, i to, oczywiście. Albo dla chomika, to na pewno nie zerwie. I oprawki do okularów. Dziękuję bardzo. I kolejne brawa dla grupy, brawa dla trufli. Mamy puchę i słuchamy, co raczki nam proponują. Obudowy na telefon. Obudowa na telefon. Meble. Tak. Spinacze biurowe. Zobaczcie, jakie świetne spinacze można zrobić. Grzechotkę. Grzechotka była. Kaski rowerowe. Kaski rowerowe. A chyba z takich większych puszek, prawda? Ramy do obrazów. Ramy do obrazów. Gaduły. Znaczki i znaki drogowe. Też fajny pomysł. Co jeszcze? Abażur. Abażur. Doniczkę. Doniczka. Latarki. Oczywiście. Piórniki. Też może być. Świeczniki. I? Domki dla ptaków oraz buty. Oraz buty. Może te laczki, tak? Czy kapcie, ale jak najbardziej można wykorzystać. Świetnie, brawo dla raczków. Cukierki to fino. I zapraszam. Kto pierwszy prezentuje? My zaprezentujemy, jakie może mieć drugie życie puszka. Ja wymyśliłem grill ze starej kegi po piwie. Jest to praktycznie wykorzystanie takiej kegi, bo praktycznie jeżeli tę kegę się opróżni, to się wydaje, że ona już do niczego się nie przyda, bo nie nalejemy tamtego piwa. Mm-hmm. Ale można również go przeciąć na pół, włożyć jakiś taki prowizoryczny ruszt i dosypać węgla i będzie po prostu grill z kegi. Świetny pomysł, naprawdę świetny pomysł. Co jeszcze? Można także
zrobić lampę z puszki, wstawiając do środka po prostu żarówkę i wtedy zaczyna działać i jest dobry, praktyczny i w ogóle. Pięknie, oczywiście lampa, co jeszcze? Można też zrobić kulę dyskotekową, gdy obróci się puszkę na odwrót, żeby srebro było po stronie. Na wierzchu, a jak będzie złote i kolorowe, też świetna dyskotekowa kula, prawda? Czyli nie musimy odwracać, a może wyjść fajna kula. Tak. Mhm. Można też zrobić etui na telefon i biżuterię. Tak. Oraz drzwi i gałka do nich. Gałka do drzwi. Zobaczcie, jaki świetny pomysł. Same drzwi też by można zrobić, zgniatając puszki i jakoś wzmacniając. Jakie designerskie byłyby drzwi. Super. Jeszcze wygłuszyć w środku. I zobaczcie, na pewno byłyby to drzwi przeciwpożarowe, czyli takie, które muszą oddzielać kotłownię od pozostałych części pomieszczenia, tak? Można też zrobić z puszek pojemniki na ołówki i kubki różnego rodzaju. Tak. Można też zrobić etui, te głośniki na Bluetootha, czy takie opakowanie do nich. No i bardzo dużo razy się już to pojawiło, kręgle, no i koszyki. I koszyki, i co jeszcze? Jeszcze wam miseczki chyba zostały, co? Mhm. No i jeszcze miski do warzyw, owoców. Super. Mhm. Można także też zrobić wazony na kwiaty oraz uchwyty. Teraz podwójnie już dajemy. Teraz możemy też ze zniszczonych puszek zrobić identyfikatory. Wystarczy dołożyć do nich jakiś sznurek i ubezpieczyć, żeby nie było ostrych krawędzi. Zobaczcie, zamiast tych identyfikatorów, które macie, można wykorzystać zużyte puszki. No to jeszcze można zrobić zabawki, na przykład robot, że w środku puszki zamieścić ten taki, no to co kieruje tym robotem, zaprogramować go, żeby różne czynności wypełniał. Oczywiście. I jeszcze co? Wszystko? Okej. Okay. Wszystko. Tak, to chyba świetnie. Wszystko. Dziękujemy za uwagę i to już koniec. Ja również dziękuję. Brawo za świetne designerskie pomysły. Kukułki. Teraz mamy kukułki. Kukułki mają całe mnóstwo pomysłów. Troszeczkę musimy nasz wzrok wytężyć i słuchamy. Zapraszamy. Zaczyna pan Hubert, czy zaczyna pan Rafał? Pan Rafał. Domek dla kukułek i radio. O, piękny pomysł. Buty, piórnik. Oszczytko, pojemnik na kukułki. Tak. Rakieta taka zabawkowa. Tłumacz. Co jeszcze? Obudowa na telefon i lampa. Tak. Tłumik, rura wydechowa. Tłumik i rura wydechowa. To byśmy musieli mechaników zapytać, czy nam wytrzymają te puszki. Co jeszcze? Reklama tiktaków z puszek i konewka. Czyli zobaczcie, nie tylko taką reklamę, jaką ja mam, projekt puszka, ale tiktaki możemy reklamować, tak? Kubek. Kubek. Trzymajcie poziomo, będzie słychać. Solniczka, pieprzniczka. Zobaczcie, jaki pomysł. Solniczka i pieprzniczka. Robimy dziurki, jakoś musimy wsypać tą sól i ten pieprz, tak? Magazynek, kastet. Tak. Puszka z puszki. Puszka z puszki, pięknie. I router Wi-Fi. Tak, i router Wi-Fi już też było do wzmocnienia sygnału, tak? Naszyjnik. Co, silnik? Naszyjnik. Naszyjnik z puszek. Stół i huśtawka. Stół i huśtawka, też świetny pomysł. Shuriken i... kosz na śmieci. No i kosz na śmieci. Gdzie mamy kosz na śmieci? Bo ja już tutaj mamy, tak. A shuriken, co to jest shuriken? Jest do rzucania. Aha, okej. Okay. Moi drodzy, ja też się od was uczę. Huśtawka, krzesło do 20 kg. Krzesło do 20 kg. Mamy tutaj fachowców, wyliczyli, przeliczyli... I niestety za ciężkie istoty nie mogą siadać na tych krzesłach, tak? Dokładnie. Cysterna zabawkowa i doniczka. No tak, no i samo krzesło będzie ważyło sporo. Co jeszcze możemy zrobić z puszek? Cysternę zabawkową i doniczka. Doniczka, tak, i zabawki, tak? Gdzie mamy? Tutaj. A, i cysterna, zobaczcie, jaka fajna cysterna do samochodu.
który mamy? Kawałek metalu i pociąg zabawkowy. Pociąg zabawkowy, zobaczcie. A kawałek metalu mamy, oczywiście. Co jeszcze? Co tu mamy? Sztuczną szczękę? Pudełko na biżuterię. Rakieta. Rakieta. Co jeszcze? Łańcuch. Śród. Łańcuch, śród. A jak śród? Śród. To co, rozdrobnicie? No. I kastety. I kastety. No już trochę za ostro idzie. I żyletka. Wytrych. Zamek do bluzy. Wytrych. Zamek do bluzy. Łańcuch. Masło. Radio. Maselniczka. No właśnie tutaj kolega wasz powiedział, że masło. Jak już to maselniczka, tak? A nie masło. Stół. Stół. Co jeszcze? Łańcuch. Łańcuch już był, ale mamy łańcuch. Chyba już mamy wszystko, co? Doniczka długa. Tak, wszystko. Już mamy wszystko. Szybko. To już też było mówione. Moi drodzy, brawo, mnóstwo świetnych pomysłów. Magazynek. Gratulujemy. Magazynek. No, kukułkom i zapraszamy. Ja i ty, tak? Cukierki, ja i ty. No to chcemy zaprezentować poszczególne przeroby drugiego życia puszki. Oto zaproponowane przez nas rzeczy. No to proponujemy kubek, doniczkę, instrumenty, w tym grzechotki, bębenki, miski dla zwierząt, torby, naczynia. Nasze pomysły to też szafki, domki dla zwierząt, ramki do obrazów, pudełka na kredki, te ramki do okularów. Pięknie, bardzo fajny pomysł. I różnorodne zabawki. Oczywiście. Samochody, pociągi. Można również zrobić różne zabawki, rakiety, takie kosmiczne. Rakieta na księżyc. Ale małe. Ale duża też może, taka wiecie. Roboty. Tak. Palety do farb. No właśnie, zobaczcie jaki pomysł, tak? A często jest problem. Co jeszcze? Żyrandole. Tak. Biżuterię. Na przykład biżuterię. Oraz karmniki dla ptaków. I karmniki dla ptaków. I co nam jeszcze zostało? A także ubrania. Ale to chyba takie, żeby, wiecie, jak kiedyś rycerze mieli takie ubrania, które chroniły przed różnymi zewnętrznymi czynnikami, tak? To również... Świecznik, tak? Co jeszcze? Oraz wazony i breloczki. Wazony i breloczki. Zobaczcie, jakie świetne breloczki. Aż 22 pomysły. Zespół ty i ja, czy ja i ty? Ty, ja i ty. Okej. Okay. Moi drodzy, brawa dla wszystkich. Brawa dla grupy. Jestem Wojtek. Pan Bartek i pan... Rysiu. Wojtek. I pan Rysiu. Wojtek. Tak. Pan Wojtek i pan Rysiu. To który zaczyna? Panie Wojciechu. Dobrze. Z puszek możemy zrobić wzmacniacz do Wi-Fi. Wzmacniacz do Wi-Fi, no niestety tak. Niestety było już to powiedziane, więc... Pompkę do materaca możemy pompka zrobić. Do materaca, moi drodzy. Zobaczcie, jedziemy na wakacje, tata nie ma pompki do materaca, może wykorzystać puszkę. Tak. Możemy teraz także po odcięciu dolnej części puszki możemy uzyskać popielniczkę. Powiedzmy, jak zapraszamy gości, którzy palą. No, nie mamy, bo powiedzmy, nasza rodzina nie pali. Łatwo możemy to coś takiego skomplikować. Tutaj pan Ryszard podkreślił, że nasza rodzina nie pali, więc nie mamy w zapasie popielniczki, a przyjdą do nas goście, którzy palą i zobaczcie, jak szybko możemy wykorzystać puszkę i mogą palić te brzydkie papierochy, prawda? Jak nie chcemy być niegrzeczni i im nie pozwolić. Również możemy wykorzystać zwykłą butelkę plastikową, jakiś baniak albo coś. Gdy jesteśmy na ognisku, jakimś biwaku, nalewamy zwykłej wody do butelki, kładziemy nad ognisko. Plastik od butelki się nie spali, ponieważ w środku jest woda. I w ten sposób możemy sobie przygotować wodę na herbatę. Też okay. Możemy zrobić również racę dymną. Proszę, proszę. Z pociętej puszki, którą zawijamy w sreberko, podpalamy od dołu i tak robimy racę dymną. To samo jest z piłeczek ping-pongowych. Tak. Możemy zrobić dekoracje do domu, takie jak lampy lub wazony. Piękne pomysły. Albo zrobić sobie przenośnie, przypryśnić, czyli poprzebijać 5-litrowy baniak i po odkręceniu będzie lecieć woda pod danym ciśnieniem, a kiedy zakręcimy, przestanie lecieć woda właśnie przez to ciśnienie. Możemy sobie też zamontować różnego rodzaju sznurek i wtedy to tak ułatwić sobie.
Co jeszcze możemy zrobić? Organizer dla kredek oraz ołówków. Tak. Zrobimy także zabawki, czyli na przykład głuchy telefon, albo instrumenty muzyczne, na przykład grzechotki. Świetne pomysły. Co jeszcze? No, tutaj możemy również różnego rodzaju ozdoby do włosów. Kiedy, powiedzmy, mamy jakąś młodszą siostrę i chcemy jej zrobić jakiś prezent, bierzemy szybko puszkę, wycinamy coś, powiedzmy, jakąś małą, coś w stylu gumki, tak, no bo to nie będzie raczej sprężyste. Będzie sprężyste. Jak okrągła jest puszka, to taka spineczka. No tak. Świetny pomysł. Nie pomyślałam o tym, moi drodzy. Zrobimy również etui na telefon. Tak, etui do telefonu. Co jeszcze? No, konfetti poprzez rozdrobnienie tych małych aluminiowych części. Zecinek. I jakoś wyrzucenie, powiedzmy, weźmiemy wiatrak i będziemy tak wyrzucali. Tak, czyli drobinki puszek wykorzystujemy. Co jeszcze? Możemy wykonać przybory kuchenne. Przybory kuchenne, czyli miseczka pewnie, ale garnek. Też łyżka, garnek i tak dalej. I co jeszcze? Doniczki. Tak. Oraz meble. Meble, krzesło, stół, szafka. Tak, właśnie takie. Także możemy wykonać różnego rodzaju narzędzia ogrodowe. Tutaj przykładem by była coś w stylu małej jakiejś grabki, czy jakichś małych grabi. No nie wiem, jakby to ująć, ale na końcach zaczepiam... Coś tam, nawet łopatki dokładnie, ale też na końcu grabi możemy zamiast jakichś włosków użyć, kiedy one nam odpadną części po puszce. Okej. Okay. Moi drodzy... Zrobimy jeszcze system nawadniania z takich puszek. System do nawadniania. Tak. A przybliży nam pan, ależ, jak będzie wyglądał ten oczywiście system. Oczywiście i z przyjemnością. Poprzecinamy puszki na pół wzdłuż. Tak. Połączymy je. Wytniemy otwory za pomocą wiertarki, włożymy tam na przykład zwykłą słomkę, wbijemy to w ziemię i wystarczy, że będzie padał deszcz, ale jeżeli nie będzie takiej pogody, to nalejemy wody i dzięki właśnie tym puszkom i słomkom woda nawodni glebę i później roślinki będą nam rosnąć. Super pomysł, moi drodzy, super pomysł. Słucham. Bo jak je się wysypie, to człowiek może być cały we krwi, bo to jest takie ostre strasznie. Tak, tylko że jak zrobisz ścinkę z tego nożem, wystarczy, że zetniesz tak leciutko i te lekkie ścinki wyrzucisz. A poza tym to nie leci z taką siłą, żeby coś ci przecięło, tak? Jak ci dotknie, to nie wiem, może delikatnie, ale to nie ma prawa ci polecieć krew, no to przecież moi to drodzy, nie leci z ogromną prędkością. Moi drodzy, ja myślę, że można zrobić konfetti. Ja bym prosiła, żeby pani tego palucha nie wkładała, bo faktycznie może się przeciąć. Natomiast po pierwsze, brawo dla grupy Brawo za kolejne pomysły, świetne pomysły. Po drugie, słuchajcie, ja sama osobiście chciałabym wam wszystkim pogratulować i podziękować za świetne pomysły, które nie ukrywam, że częściowo wykorzystam sama we własnym domu. Nie ukrywam też, że będę opowiadać studentom, jak świetną grupą jesteście i jak świetnie się z wami pracuje. Powiem wam, tutaj muszę wam zdradzić, studenci nie słuchają, że jesteście zdecydowanie bardziej zaangażowani i chciałabym i życzę sobie i waszym rodzicom, żebyście byli trendy, czyli żebyście byli eko-trendy i żebyście ekologiczne zasady wprowadzili do waszych domów. Czyli być może nauczyli rodziców wyłączania światła albo przypominali im o tym, czy wyjmowania ładowarki od telefonu wtedy, kiedy telefon nie jest ładowany, czy zakręcania kranu wtedy, kiedy myjecie zęby, czy wstawiania wody tyle, ile faktycznie jest potrzeba. Dlaczego? Dlatego, że mamy chronić naszą planetę, mamy tylko jedną planetę i to od nas zależy, czy będziemy żyć w czystym i zdrowym środowisku i czy moje dzieci, a wasze dzieci za kilkanaście lat, wasze wnuki za kilkadziesiąt lat, czy wasze prawnuki będą nam dziękować za to, że chronimy naszą planetę. Zatem, moi drodzy, czy opłaca się być eko i czy jesteśmy trendy? To świetnie. I przenieście tę myśl do waszych domów i bądźcie trendy, bądźcie ekologiczni. Wszystkiego dobrego wam życzę.